Szczęść Boże. I znowu możemy słuchać Słowa Bożego. Bóg daje nam mannę swojego Słowa każdego dnia, tyle, ile potrzeba. Właśnie to, co potrzebne. Otwierając się na Ewangelię, otwórzmy się także na obecność, modlitwę Maryi, która jest z nami, jest ze swoim Kościołem, który słucha oblubieńca. I prośmy, Ty, która jesteś świątynią Ducha, wspieraj mnie, wspieraj nas w medytacji, byśmy byli podobni do Ciebie, Dziewico, która zachowujesz wszystkie sprawy, rozważając je w sercu. Matko Słowa Bożego, módl się za nami. Święta Rito, módl się za nami. Jesteśmy albo w przededniu, albo już w dniu, w którym wspominamy w liturgii świętą Ritę, 22 maja. To jedna z moich ulubionych świętych. Ważna osoba, która mówi mi o tym, co to znaczy żyć Słowem Bożym. Święci, każdy święty na swój jedyny, niepowtarzalny sposób usłyszał, przyjął Słowo Boże i nie tylko był pobożny, czytając Pismo Święte, ale to, co najważniejsze i najpiękniejsze i dla nas bardzo pouczające, każdy święty stał się żywym Słowem Boga. I to powołanie, to zaproszenie jest też dla nas. Modląc się przez wstawiennictwo świętych, możemy uczyć się od nich, co to znaczy żyć i wcielić Słowo Boże w swoim życiu, żeby już nie trzeba było głosić Ewangelii słowami, ale żeby wszystko to, co robimy, nasze zmaganie, nasze cierpienie, jak w przypadku świętej Rity, nasze trudności, ale także nasze nadzieje, nasza wiara, by wszystko to, co przeżywamy, wyrażało Słowo Boże, abyśmy byli żywą Ewangelią, aby każdy z nas był człowiekiem Słowa, Słowem wcielonym. Otrzymujemy kolejny fragment Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajmy słów. Wtedy rzekł do niego Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. To fragment 9 rozdziału z Ewangelii według świętego Marka. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w drodze. Jest mowa o kimś, komu Jan, komu apostołowie zabronili przemawiać w imię Jezusa, bo nie szedł z nimi. A więc uświadamiamy sobie, że dokładnie przez całą Ewangelię, ale zwłaszcza od tego momentu przełomowego, kiedy Jezus, będąc daleko od miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, w Cezarei Filipowej, powiedział do uczniów: oto idziemy, oto będziemy teraz już szli w jednym kierunku. Idziemy do Jerozolimy, idziemy w kierunku krzyża, idziemy za Jezusem. Całe nasze życie to jest podążanie za Jezusem. Towarzyszymy Mu na różnych drogach naszego życia. Wypowiada się w tej Ewangelii Jan, ważna postać w gronie uczniów Jezusa. Ale to on wyraża pewne doświadczenie, pewne przekonanie, które dotyczy wszystkich apostołów. Mówi jakby w imieniu. To my zabroniliśmy komuś, widząc, że wyrzuca złe duchy, aby to czynił. Pomyślałem o Piotrze, który też po pierwszej zapowiedzi męki, śmierci Jezusa także wyrwał się jakby przed szereg, tak jakby podobnie jak Jan w tej naszej Ewangelii. Wydaje się, że wie lepiej, co trzeba zrobić. Ma takie wewnętrzne przekonanie, że już zrozumiał Jezusa, że wręcz jest w stanie narzucić Jezusowi to, co jest właściwe i słuszne. Ten Jan, który przemawia, jakby trochę się chwalił, trochę szukał potwierdzenia, to jest ktoś z nas. Każdemu z nas grozi takie niebezpieczeństwo, że zamiast słuchać Jezusa,
pytać Jezusa o to, co jest ważne, co trzeba zrobić, próbujemy mu narzucić nasze myślenie, nasze schematy, nasze racje, nasze przekonania. Uczniowie są w tym momencie drogi za Jezusem w takim trudnym doświadczeniu. Jezus zaczął do nich mówić o czekającej go śmierci i oni nie przyjmują tych słów. Boją się tego, co mówi, nie chcą się na to zgodzić, buntują się wewnętrznie, oddalają się mentalnie od Jezusa, żyją coraz bardziej w swoim świecie. I kiedy czytamy te kolejne zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, o których w kolejnych rozdziałach pisze nam Ewangelista, to możemy spostrzec, że uczniowie bali się pytać Jezusa, zachowali milczenie, albo zaczynają dzielić się z Jezusem swoimi ambicjami, swoimi pragnieniami, które niewiele mają wspólnego, nic prawie nie mają wspólnego z tym, o czym mówi im Jezus. Chcą zajmować ważne, eksponowane stanowiska blisko Jezusa. Chcą być ważni, ważniejsi. I to jest świat, w którym żyją uczniowie, który nie jest spójny z tym, o czym mówi im Jezus. Tracą wiarę w Jezusa. Nie dlatego, że zrywają więź z Jezusem. Oni wciąż z Nim są, ale tracą wiarę słuchając siebie, myśląc jedynie po ludzku. Nie potrafią do końca przyjąć zaproszenia nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Już się nie nawracają, już zostają przy sobie. Mimo, że Jezus ciągle konsekwentnie będzie do nich mówił, oni w tym momencie coraz mniej Mu wierzą. Zwróćmy uwagę na to, o czym mówi nam Ewangelia. Uczniowie zamiast przejąć się tym, co mówi Jezus, bo im tłumaczy, wyjaśnia, chwilę wcześniej, kiedy posprzeczali się w drodze, kto z nich jest najważniejszy, pokazuje im dziecko, zwraca uwagę na to, co jest prawdziwą wolnością. Wtedy jakoś są na to zamknięci. Ale za chwilę usłyszymy o tym, że jednak zwracają uwagę na kogoś innego, kto nie chodzi z nimi i zabraniają mu cokolwiek robić w imię Jezusa, bo nie chodzi z nimi. Czyli nie słuchają Jezusa, nie zwracają już aż tak dużej uwagi na to, co Jezus im chce przekazać, natomiast zaczynają zwracać uwagę na różne szczegóły, na różne inne osoby, na przykład na kogoś, kto czyni znaki w imię Jezusa i już z własnej inicjatywy próbują go ustawić. Chcą zawłaszczyć Ewangelię. Chcą sami decydować, kto może, kto powinien należeć do grona tych, którzy naśladują Jezusa. Bardzo to pouczające dla nas, bo w sytuacjach, w których trudno nam zaufać Jezusowi, kiedy doświadczamy jakichś kryzysów wiary, może być tak, że zaczniemy kombinować po ludzku, że zaczniemy sami decydować, kto powinien należeć do grona naśladowców Jezusa. Zaczynamy oceniać według naszych własnych kryteriów, kto jest właściwą osobą, kto powinien, a kto nie powinien, kto może, albo co trzeba by zrobić, żeby móc się nazywać uczniem Jezusa. To wszystko jakby wynika z takich ludzkich przemyśleń. Łatwo nam zamienić w Ewangelię w jakiś system, jakiś postaw dozwolonych, dopuszczalnych. Próbujemy oceniać, czy coś wolno, nie wolno, wypada, nie wypada, powinno się, nie powinno się. Myślę o uczniach Jezusa, którzy właśnie w tym momencie drogi za Jezusem, kiedy trudno im słuchać Jezusa, trudno im przyjąć Jego Słowo, zaczynają żyć właśnie w takim świecie religijnych powinności. Co wypada, czego nie wypada, jak to powinno być. Traktują doświadczenie Ewangelii jako coś, co jest bardzo takie elitarne, ekskluzywne, tylko dla nich. Tylko my możemy, tylko my jesteśmy ci lepsi. Tylko Jezus do nas przemówił, tylko nas wybrał, a więc możemy patrzeć trochę z góry na tych innych. Mamy prawo ich oceniać, osądzać. A przecież Jezus uczy, żeby nie osądzać, żeby nie oceniać. Przykład Jana, któremu Jezus mówi: przestańcie zabraniać, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł źle mówić o mnie, pokazuje nam, że Jezus zaprasza nas zupełnie w inny sposób myślenia. Otwiera przed nami nową perspektywę. Przede wszystkim ta perspektywa polega na tym, że w myśleniu ludzkim
takim światowym, z którym my też często się spotykamy. Najważniejsze jest to, żeby wszystko dobrze poukładać. Próbujemy przestać zajmować się sobą, więc mówimy o kimś. Zamiast więc mówić o kimś, pomyślmy o sobie. Nie ktoś, ale ja. Nie inni gdzieś tam, mniej praktykujący, mniej zaangażowani, ale Słowo Boże jest do nas, jest dla mnie. Ono mnie ma dotknąć, a więc nie słucham słowa, żeby robić rachunek sumienia innym, żeby słuchać, szukać potwierdzenia dla swoich postaw, ale słucham Jezusa po to, żeby osobiście doświadczyć tego, co On chce mi powiedzieć. To jest słowo do mnie, to jest słowo dla mnie. I teraz być może największym wyzwaniem, przed którym stoimy, prawdziwym złym duchem, który jest w każdym z nas, nie tylko w tych, którzy nam się nie podobają, którzy nie chodzą do kościoła, którzy krytykują kościół, ale prawdziwy zły duch, z którym musimy się zmierzyć, to jest ten zły duch mojej pychy, mojej nadmiernej wiary w swoje racje, w swoje przekonania. To prawdziwe zło absolutyzowania, ubóstwiania swoich prawd, swoich przekonań. Mam prawo powiedzieć, jak jest. To ja wiem lepiej. To ja będę komuś narzucał, no bo przecież jestem uczniem Jezusa, więc mogę narzucać. Nie mogę. Zły duch, który podświadomie, albo nawet czasami nawet świadomie, skłania mnie do przekonania, że jestem mądrzejszy, że ja posiadłem prawdę i że ja mam prawo, a nawet obowiązek zwracać innym uwagę, narzucać im swoje religijne przekonania. Nie mam takiego prawa. Walka ze złem nie zaczyna się od tego, żeby piętnować zło w innych, oceniać ich złe, naszym zdaniem, zachowania i postawy i wybory, ale prawdziwe doświadczenie wolności od złego ducha zaczyna się od pokornego przyznania się: myślę po ludzku, jestem pyszny, mam swoje bożki, ulegam grzechowi bałwochwalstwa, ubóstwiając swoje przekonania, swoje racje, swoje schematy. Prawdziwym cudem, o którym też dzisiaj możemy usłyszeć, nikt, kto czyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie, to jest cud, który niekoniecznie musi polegać na jakimś spektakularnym działaniu uzdrawiającym kogoś, ale cud zmiany myślenia. To jest, tak pomyślałem, że to jest taki niezwykły cud, którego sobie możemy życzyć, który może się zadziać, wydarzyć w naszym życiu wtedy, kiedy słuchamy Słowa Bożego. Tylko wtedy, kiedy słuchamy Słowa Bożego. Tylko wtedy, kiedy pozwalamy, aby Ewangelia przeniknęła przez moje myśli, przez moje słuchanie, czytanie i na drodze medytacji dotarła do mojego serca. To jest cud. Przejąć się Słowem Bożym. Uczynić taki cud. Pozwolić, aby taki cud się wydarzył. No to jest coś wielkiego, coś bardzo ważnego. Cud, w którym przestaję myśleć w takich kategoriach, to jest, szukam tylko sojuszników swoich racji. Myślenie światowe, takie trochę polityczne, to jest takie, że oddzielamy się od innych, wskazujemy na swoją pozycję, bronimy swoich racji, podkreślamy różnice, przemawiamy do swojego elektoratu, chcemy zdobyć jak najwięcej poparcia, żeby jak najwięcej ludzi nas ceniło, lubiło, lajkowało, chwaliło. To jest myślenie z tego świata, myślenie, któremu ulegają apostołowie, które wyraża Jan, apostoł w tej Ewangelii. Myślenie, którego uczy nas Jezus, to jest myślenie, które bardziej szuka tego, co nas łączy z tymi innymi. To jest myślenie nie budowania murów, stawiania granic, podkreślania różnic, ale Ewangelia zaprasza mnie do szukania tego, co wspólne. Odkrywania tego, co mnie z kimś innym łączy, w czym możemy odkryć jakieś podobieństwo. Ewangeliczna droga to droga budowania mostów, to droga wychodzenia naprzeciw komuś, kto na początku może wydawać się daleki, budowania relacji z kim na początku bardzo trudno mi się spotkać, zrozumieć czyjeś myślenie. Jezus uczy właśnie takiej drogi bliskości, pokonywania uprzedzeń, nie upierania się przy swoim, otwierania się na różne racje, ale też nie zatrzymywania się na pierwszej ocenie, że już wszystko wiem, co ktoś robi, już potrafię go do końca ocenić. Nie wiem,
Nie rozumiemy wszystkich powodów, wszystkich motywów. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich przyczyn, które skutkują właśnie takim, a nie innym zachowaniem osoby, z którą teraz czasami trudno mi się spotkać. A Jezus uczy takiego cierpliwego poznawania drugiego, uczenia się drugiego, doceniania drugiego. To jest ta droga, to jest ta lekcja, którą także dzisiaj, którą każdego dnia, kiedy słuchamy Słowa Bożego, daje nam Jezus. Zaprasza nas do wychodzenia ze swojego ciasnego, często bardzo ograniczonego, pełnego uprzedzeń myślenia. Wzywa nas do odwagi porzucenia utartych ścieżek, takich mocnych argumentów czy mocnych przekonań, a wyjścia w kierunku czegoś nowego. Dobra nowina, Ewangelia zawsze jest dobra i zawsze przynosi nam jakąś nowość. Zawsze mogę otworzyć Pismo Święte, mogę otworzyć Ewangelię i pytać i szukać, jaką nowość dzisiaj chce objawić mi Jezus, do jakiego przekroczenia swoich przekonań dzisiaj mnie zaprasza. Nie do myślenia w takim kluczu ekskluzywnym, elitarnym, ale do myślenia bardziej w takiej perspektywie inkluzywnej. Kogo ja mógłbym jakby zaprosić i spotkać się z kimś w takim doświadczeniu bliskości. Razem możemy odkryć, jak Pan Bóg chce nas nieustannie prowadzić. Święta Rita, o której wspomniałem na początku, jest patronką od spraw beznadziejnych. Wtedy, kiedy doświadczamy różnych poważnych trudności, dramatycznych przeżyć, właśnie potrzebujemy jej obecności. Do niej się zwracamy w tych beznadziejnych, trudnych do zrealizacji, wręcz niemożliwych sprawach. Powierzamy jej niemożliwe po ludzku intencje. Być może to wyzwanie, aby wyjść ze swojego myślenia, przestać oceniać innych, pozwalając im na coś, nie pozwalają im na coś innego, to jest sprawa bardzo w nas jakoś umocniona. Prawie niemożliwe, żeby się to zmieniło. Nieprawdopodobna byłaby ta przemiana. A jednak dzisiaj, teraz, w tych dniach, słuchając tego słowa, możemy także, prosząc świętą Ritę, patronkę spraw beznadziejnych, aby to, co wydaje się nieprawdopodobne, nasze nawrócenie, stało się możliwe. Niech ona wyprasza nam łaskę uwolnienia się od złego ducha pychy, pewności siebie, narzucania innym swoich racji, oceniania innych z własnej perspektywy. Niech ten zły duch pychy odejdzie i niech wydarzy się cud współpracy, zjednoczenia, mostu, który będzie możliwy, którego będzie można zbudować, abyśmy mogli doświadczyć bliskości ze wszystkimi.